Kambodia. Przyjechałem tak naprawdę po Adama, a nie do Adama, bo chciałem go zabrać. Tyle razy próbowałem. Jest taka karczma, jest takie miejsce, kmerska restauracja, która wygląda jak nasza karczma. Przypomina mi. A dzisiaj mam taki klimat, prawda, kampingowy, klimat namiotowy, Mazury i właśnie taka gospoda, taka karczma. I mówię, przejeżdżałem tamtędy dzisiaj, mówię, Jezu, no nie, muszę tu zajrzeć. To mówię, zabieram Adama tam. No przy okazji oczywiście zabierzemy kapelusza też z nami, osobnym motorem. I podjedziemy, zobaczymy. Zawsze było zamknięte. Zawsze mówi, o dzisiaj niestety, o przepraszam, dzisiaj nie działamy. A teraz przyjeżdżałem, patrzę, siedzą ludzie. Mam was. Także nie odpuszczam. Jedziemy tam za chwilę, tylko czekam, aż Adam się tam poogarnia ze swoimi sprawami. Proszę bardzo. Cały mój nastrój karczmiany legł w gruzach. Przyjeżdżam, oczywiście siedzą tam ludzie, jedzą, piją. Cały dzień tutaj, jak przyjeżdżałem wcześniej, samochody. My przyjeżdżamy biali i wychodzi laska i mówi, przepraszam, ale otwarte od czwartej. Nie, to jest tak. Koniec. Aha, koniec. Koniec. Zamknięte. Więcej moja noga tu nie postawi. Tak zagotowałem tam w tym miejscu. Za każdym razem to robią. Po prostu widzą białego i mówią, że nie, po prostu. Obsługa. Nie, dla białego zamknięte. Oj, dobra, szkoda gadać po prostu. Szkoda tej energii całej, prawda? Okon.